Proszę Państwa, punkt 6 dyżury. 9, 16, 23 maja 2013 roku. Punkt 7 oświadczenia i komunikaty. Chciałbym Państwu odczytać pismo, które dzisiaj do nas dotarło. Skierowane do prezydenta miasta Krakowa. Szanowny Panie Prezydencie, apeluję do Pana, aby używając całego swojego autorytetu oraz autorytetu piastowanego urzędu sprzeciwił się Pan częściowej zabudowie Parku Świętego Wincentego Apaula na Krowoprze. Apeluję też, aby poparł Pan uchwałę Rady Dzielnicy Piątej w sprawie wykupienia prywatnych działek na terenie parku, co umożliwi dokończenie jego rekonstrukcji. Włączę wyrazy głębokiego szacunku Pański wyborca Jan Łary Dziubla. Proszę Państwa, no rzeczywiście jest to bardzo bulwersujące. Na ostatniej sesji rozmawialiśmy i podejmowaliśmy te uchwały z tym związane. Myślę, że na najbliższym zarządzie też będziemy się zastanawiać i prawdopodobnie jakieś, jakie działania z tym związane należało podjąć, bo no jest to rzeczywiście bardzo bulwersujące, a patrząc na skuteczność różnego rodzaju przedsięwzięć deweloperskich, no nie chciałbym nawet o tym myśleć, żeby połowa parku Świętego Wincentego Apaula została przeznaczona na podzabudowę. Także tutaj myślę, że powinniśmy jako Rada zadziałać bardziej decyzyjnie. Bardzo proszę. Jaką część parku? Boże, jaka powierzchnia? Od ulicy Skarbińskiego. Od ulicy Skarbińskiego. Tam ten pas zieleni, czy zieleni bez drzew. W Kwiaciarni, tak? Do Okrąglaka. Do Okrąglaka, tak. Łącznie z tą główną, to są dwa bloki dziesięciopiętrowe. Jeden z nich stoi, znaczy jest wrysowany na tej głównej ścieżce, która prowadzi od tego liceum po prostu w kierunku pomnika. Łącznie, to trzeba sobie też zdawać sprawę, że ulica Skarbińskiego to jest też ta sama prywatna działka. Także to jest nie tylko park, ale też i droga dojazdowa. Także to jest sprawa poważna. Chciałam powiedzieć, że komisja architektury zawetowała. Tak, zdecydowanie. Przepraszam, czy jest też określona powierzchnia tej ewentualnej działki pozabudowy, czy nie? Oczywiście. Ile tam jest? Jaka to jest powierzchnia? No, na ostatniej sesji mieliśmy, procedowaliśmy to. Tak, ja wiem, do tego można dotrzeć. No, działka jest bardzo duża, no, że tak jak tutaj było mówione, ona jest od bloków, od stojących, aż do tych pierwszych drzew. Także to jest bardzo duży obszar. Okrąglak jest na wydzielonej działce. Cała Skarbińskie się od strony Okrąglaka. Od Lea, czyli od Kwiaciarni. Mam kwestię własności na strasznym poziomie. Część jest własnością pilotu i pod kątem akademików. A to było kiedyś bardzo mniej? A kiedyś było chyba jeszcze pamiętacie. Część ulicy Samej Skarbińskiego jest własnością prywatną, o którym też występował przy warunkach zabudowy dzielni deweloper. Druga część Skarbińskiego jest własnością gminną. Jeden fragment jest własnością spółdzielni Tadeusza Kościuszki. I potem jeszcze kawałek jest fragmentem, który jest znowu działką gminną. Bo Skarbińskiego jest podzielona i ona jest częściowo drożna dla samochodów, a częściowa jest tylko piesza, nie? Tam się jakoś kończy ta Skarbińskiego. Jeszcze ona jest ślepą. No ale z jednej strony i z drugiej strony w zasadzie tam nie dochodzi części tej Skarbińskiego jeszcze? Już nie wiem. Czy tam się? Bo tam było, ona się kończyła i przejście było pierwsze. To jest... Przejście jest pierwsze, tak. Podeszłym tym blokiem jest postawiona furtka na mieszkanie. Proszę Państwa, jakby w tej samej...